Siemanko, witajcie na moim kanale, jestem Justyka. Dzisiaj niesamowite... niesamowite wyzwania, bo gramy 2-2 turniej, moi drodzy. I będziemy losować z tego. Ta osoba, która będzie ze mną w drużynie, wygrywa ten dzień po prostu. Że prezes losuje jako pierwszą drużynę... Nie! Yeah. Kim ja będę? Do pierwszej drużyny. Pierwsza drużyna. Prezes. Prezes? Prezes, no. Proszę, żeby Julka. Proszę, żeby Julka. Tylko nie Wika. Pierwsza litera to N, druga to A, kończy się na dnia. Yeah. No czyli mamy pierwsza para. Czy takie będą składy? Zobaczymy. Druga drużyna, Julka, druga drużyna. Oby to nie była Julka. Nie, niech to będzie Julka. Julka, wszyscy losują siebie! Co tu się dzieje? To co, ja będę z Julką? Wika, 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 Anka Remesi, Anka Remesi. O Jezu, ale emocje. Justek z Julką. Nie! Nie! A ten odcinek jest o 1000 zł! Wylosowałem Vera, pewnie siebie z mojego życia. Fajni! To ja, no to ja w takim kodzie zalosuję sobie kompana. Nie, losuję sobie kompana. Tomek, błagam. Wika! Tak się reprezentują składy. Nie mamy prezesa, nie mamy Julki, nie ma też Tomka. No jest Wika w zamian, więc może całkiem być. Rozstąpcymy! No tak! Podajcie na sklep Justka, jak chcecie taką koszulkę, takie opaski, to jest ich no drużyna. I wygramy! Dobra, naszym mottem jest to, czy wygramy, czy przegramy, jeden! Dobra, tak naprawdę wygramy, to mamy mnie. No, tak można. Ja mówię, tak patrzę na Wikę, mówię, my nawet mamy szansę. Julka, my też mamy szansę. A w sumie w ogóle gramy. To mówię, każdy z każdym i później możemy zrobić, że dwie drużyny, które mają najwięcej punktów, grają o pierwsze miejsce, a dwie słabsze grają o trzecie miejsce. Ja proponuję siata to dwie bramki. Nie, nie, ser, siata nie. Do 5 bramek. No to w takim układzie... Siata to dwie bramki. Co siaty zakładasz, czemu tak nie? No dobra, no to... Bo nie gram sam. Żartuję, Julka, wygramy, tak? Rozdupcymy! Rozdupcymy? Pamiętajcie o monsterku, subskryberku, subskrybujcie kanał, my zaczynamy mecze. Pierwszy mecz, gołąbeczki kontra potwory i spółka. Jest taka, idź na sępa, ja cię będę podawał, dobra? Na co? Ja mówię, idź na sępa. Na co? To jest taka restauracja, bo najważniejsze to, żebyś nie dostała siaty. Dobra. To się nie uda. Brzuchy. Brzuchy może być. Dobra. Nie, no nie. Nie, dawaj, dawaj. No dawaj. Bo ty masz większy, masz przewagę. Start. Ręka była. No. Czysto! Czysto! 1-0! Oj! 2-1! Tego się nie spodziewałem. Całe szczęście, że przed odcinkiem wywalczyłem, żeby siata to była 2 punkty. Jest 2-1. Kurde, ale zaszył. 2-2! 2-2! Dobrze, Julka, o to chodzi. Na razie z tej grasz. O! Czy 2 jest? Dobrze, Julka. Ja to jestem! O! Julka, idź na atak! Idź na atak! Tam jest atak! Nie, nie, nie! Nie mogę w grę! Julka, atakuj! Ja bronię tu bramkę! Moi drodzy, 3-3. Decydująca panna albo decydujące dwie bramki. No, zaczynacie. Nasza piłka, co zaczynamy? Nie ma! 4-3, 4-3. 4-3, moi drodzy, tam panna była nieumyślna tak zwana, ale 4-3. 4-4, moi państwa drodzy, teraz gramy na ostatnią bramkę, złoty gol. Uj, 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 uj. Było grubo, było blisko. Idziesz sama teraz. Jak sama? Teraz ty, daj na broń. Prezes tam ryzykuje tak, że bardziej chyba nie może. O, Julka, piękna interwencja! A zmyłeś, żeby... Nadia, no kredki! Ja no! Z kim ja tu gram? Ja wam daję dokładnie. Łatwy mecz, naprawdę łatwy mecz. Julka... Mówiłam, że to będzie wygrany dzień dla kogoś. Naprawdę, łatwiejszego meczu nie mogliśmy sobie wyobrazić na początek tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę. Gramy dalej. Ja chciałbym przedstawić obydwie drużyny.
To są cisi, wspierają introwertyków. Cisi mnisi. Cisi mnisi, a ty masz na Instagramie gwisie, tak? Zaczyna się od G. Tak. To zamiast czajniki my będziemy grzejniki, żeby się zaczęło od G. Piłka między plecy, na mój sygnał zaczynacie grę. Gramy fair play, bez fauli, bez kopnięć. Auty wykonujemy z nogi, dajemy met, coś tam. Pierwsze koty za płoty, sika la fąż, start. Który to był sygnał z tych pierwsze koty za płoty? Przeciwna nawet jeszcze nie dotknęła piłki, oni nawet jej nie powąchali, ale oni już powąchali zwycięstwo, są już coraz bliżej wygrania tej grupy i zdobycia 1000 złotych. Oj, w tym momencie tutaj... Nie, no dobre! Na łowo nie powiedziałem, dwa są od jeszcze. Ta piłka się odbija dosłownie od każdej, prawie bramka, nie jest bramka. Łatwo. To spotkanie było tak piękne, tak niesamowite, że chciałbym kiedyś z nimi zagrać i pewnie do tego dojdzie już za chwilę. Także zostawcie opór w górę i widzicie w kolejnym meczu. Trzymajcie się, ale cześć, pozdrawiam jeszcze. Pojedynek przegranych, ale to nie znaczy, że nie mogą wygrać tego w turnieju, tego filmu, bo nawet przegrani są czasami wygranymi w tej sytuacji. To pewnie nie. Piłka między głowami. Wprowadzamy nową zasadę. 3-3-3, start. I zaczęli prezes tutaj od początku, tak, łokciem od razu agresywnie, bo to jest agresywny zawodnik, on tutaj wie, o co gra. I teraz dwóch na jednego, czy to wykorzystają? Oj, Vera strzela i się nie myli. Oj! Ej, wiesz co, dawaj kamerce postawimy na nas i będziemy tak jeszcze komentować. Ależ niesamowita bramka i 2-2, szybka odpowiedź. Teraz Vera na Nadię, Tomek pusta bramka, słupek, jakby bramka była poprawiona, to mi się wydaje, że by to weszło, niestety nikt tego nie poprawił. I nie była. Witam was bardzo serdecznie, przepraszamy, że dopiero teraz realizator nas pokazał, niestety mieliśmy małe problemy, że już możemy zaczynać drugie, trzecie spotkanie. Gramy! Gramy. Ten pierwszy mecz z... no nie, nie uznajemy tego za siatę. Tego też, ale bramka uznana. Bramka uznana. Witamy. By the way, Juliet. Ona świeżo co tworzyła kanał i póki co nie przegrała żadnego meczu w tym turnieju. Idzie jej bardzo dobrze, naprawdę. Jakie są plany na następne mecze, proszę powiedzieć? Justek jest planem na następny mecz. Bardzo to jest ciekawe. A jakie są plany na następne filmy? O, jakie filmy obejrzysz jeszcze? Ona nie do końca wie, bo to w sumie ludzie jeszcze. Okej, dziękujemy. W takim razie siadaj i dzięki za wywiad. Trzymaj się, pozdrawiam. Subskrybujcie kanał Julki. Bardzo bolą mnie nogi, to przyznaję bez bicia, bolą mnie nogi. No to było dobre. Niesamowita bramka to... i tym sposobem, patrz stary, tutaj oni się tak prześcigają cały czas. O jeden, o dwa, o trzy i bang, i jest, i tym boom. Sposobem jest 4-3 dla cichych misiów, mesiów. Tymczasem witam w studiu komentatorskim Gwisie, Gwikę, Wikę. To ja. Z drużyny Grzejniki. Jak oceniasz poziom drużyn na tym turnieju? Ja jestem bardzo zainteresowana tym meczem, także wiesz, ale jestem chyba bardziej za cisi mnisi. Cisi mnisi, no bo oni wygrywają, jakby oni mają łatwiej wygrać, więc jest dużo większa szansa, żeby wygrali. Ale wiesz co, bo co? Jakby jeszcze Nadia git, ale prezes nie. No, dlatego. Niestety... Patrz, może i teraz, i może Nadia, może teraz. Nie. Ależ. Dlatego nie mogę kibicować tamtej drużynie, bo tam lubię tylko jedną na dwie osoby. 50% drużyny, można powiedzieć, lubisz. Tak jak u mnie 50% drużyny gra. Oj! Oj! I tym sposobem obie drużyny wyrównują. 4-3. Kto strzeli, wygrywa. 4-4, masz rację. Obie drużyny wyrównują 4-3. Teraz! Może teraz pójść na bramka! Jest Tomek! Nie. Jak to możliwe, że cisi mnisi nie trafiają dwóch sytuacji na pustą bramkę? Cisi mnisi. Oj, prezes! Trzeci faul i może prezes Tomek wykrzyca ręka. Nadia rękę zrobiła. I jest! Mamy bramkę po błędzie prezesa. Atakują, gryź ją, po nogach, idź na atak, nie daj na siatę, to jest twój chłopak. Podejdź na niej. Dobre. Ale dobre są próby, bardzo mi się podobają, naprawdę. Jest! Dobre podanie. Mamy bardzo ładny mecz. No Julka!
Weź idź czajnika i łap go i przepychaj. Co to za taktyka jest? Miałeś czajnika trzymać. No trzyma, faktycznie! Dobre! Ta nie, na pod nogą było, no co ty, stary? Nie, bo Wika mnie nadepła, zobaczcie. Daj nam wygrać. Jak mam dać wam wygrać? Nie mogę! Aj! Sorry Wika, sorry, skipsiłem. Dobre Wika! O to chodzi, takie 3-1. Nie, nie Wika, nie. Nie, teraz już nie, teraz już nie. Tak jest! 3-2 i co? Nasza, dobrze, musimy ich nabijać, żeby ich nogi bolały. Podejdź tutaj. O, nie się odbiło, Krzysiu, odbiło się od Julki. Miałem to w głowie inaczej, to miało być samobójczy gol. Dobre! 4, mamy ich! Dobrze, ty robisz robotę, Wika, ty robisz robotę. Jakby moja taktyka z drożnymi nabijanymi wyszła, to byśmy byli niepokonani. 3, 2, 1, mój. Okej. Uż, ty jak się pcha! Ja się nie dziwię, że mają z nim takie problemy. Haha, i co? I co? I strzelaj! Pięknie o to chodzi! Co ja mam napastnika z przodu? Robert Lewandowski, też na czerwoną ubrany, jak w Bayernie Monachium. Prezes przy piłce, czy on tutaj podała... Ale patrz, jak Wika, ona jest mega agresywna, naprawdę, jest taką... Nikt się tego nie spodziewał, że ona jest tak agresywną zawodniczką. Jak ona kopnie, to może nogę urwać. Stary, ja bym powiedział, że dobrze gramy jako drużyna, naprawdę. Paj Lewandowski, dobrze! No tak. Prezes, ale on tutaj z wody robi. Widać u niego brazylijskie korzenie. Ajajajajajaj! Jest Wika, jest Wika! Czy poda? Czy strzeli? Strzeli. 2-0, to moje ulubione. 2-0 dla grzejników. O Jezus, ależ bramka prezesa! Delikatny taniec. I Wika strzela. Wika się dzisiaj nie myli. Proste środki, tak jak mówiłem. Ktoś ma piłkę, kopiesz piłkę i po sprawie. I oni nie wiedzą, co zrobić. To sobie pójdę tu. Nie! 4-1. 4-1. Ten mecz może się skończyć już za chwilę, już za momencik. Je może teraz Wika przypieczętuje to spotkanie jakąś bramką, albo może czajnik i grzejniki wygrają wszystkie spotkania. Ujojojojojojojoj! Tym sposobem masakracja w wykonaniu grzejników. Słuchajcie, i teraz mecz o to, która drużyna zagra w finale. Cisi, mnisi czy potwory i spółka? Start! Ale dobre rozpoczęcie ze strony Tomka, prawie mógł szyć już, ale... 1-0, o to chodzi. Jest, wybij! Dobrze. Ależ pogrom, 3-0, ale lecimy z nimi! Dobrze! Cały czas, no jak? No masz ją przed nią! Jula, przed nią! Jula, przed nią masz być. Przed nim. Nasza jest. Szybko! Dajcie, no przecież Tomek wybił, co? 3-0, no. Co ty robisz? No przecież Tomek wybił piłkę. Nic się nie stało, dobra. Ale wcisnął. 4-2. Wyjdź! Dobrze! Yes. Dobrze, Julka, to chodź, git. No poczekajcie, może wejdę na boisko, czy nie? No ale no... Dobra, no. Ja pierdolę, najbardziej oszukany mecz w historii. Oliwa sprawiedliwa, tyle wam powiem. Pora na mecz o trzecie miejsce. Dobra, słuchajcie, pora na wielki finał. Tutaj robimy zasady troszkę inne. Pierwsze gramy piłką małą koszykową, po drugie robimy zmiany składów, żeby się coś działo, żeby czajnik zagrał z Wiką, ja zagram z Julią. Ale ręce z tyłu. Ręce z tyłu i ten, i dopiero na start. Dobrze, Julka, siata! 1-0. Kurde. Nie, jest, wybij! Nie no, wybiła. Ale po jakim czasie? To się nie liczy tak.
tylko was nie widać. A ty oszuście co, na prezesa krzyczałeś? Chciałbym powiedzieć, że u ciebie na meczu się to nie liczyło. Dobra, to jedyny sposób, w jaki będziesz mógł wygrać. Podnosisz go do góry. I do niego, dawaj, do niego. No, no. Ale to jest finał, stary, to jest walka o wszystko. Wszystkie chwyty dozwolone tutaj są. Mówisz? Tak, tak. A, przepraszam, Julka, nie! Czemu im bronisz? Czajnika, atak! Dobrze, wszystkie chwyty dozwolone są, Julka. Mika nie trafi. Bam! Justek, masz wolne! Co mam? Masz wolne! Kiedy, dzisiaj? 2-1! Szybko do niego! Będzie siata pewnie. No, i co? 3! Nie no, taka to się nie liczy, no. Wszystkie chwyty dozwolone, a to nie? No stary! Ołaj! Ja, nie no, czajnik, ale wszystkie chwyty, ale jak jest nasza piłka! Dobrze! 4! 4-2! Stanuj na ok. Wika, tylko byś tam nie dała i patrz. Bam! Wszystkie chwyty dozwolone i kończysz to! Jest! Tak jest! I co, na co ci to twoje trzymanie? Bam, bam! Ja poproszę kasę. Kasa, stary. Jesteśmy oszukani. Jeszcze i tak oszukani. Naprawdę jesteśmy oszukani. Nie, zgłaszam przeciw. Całe szczęście, że organizatorem jednocześnie tego wydarzenia byłem ja. Obydwie drużyny, które były w finale, przegrywają przez dyskwalifikację. Nie, ja się odwołuję. Ja nie pozwolę na taki wynik. Ja to... Wygrali, ale oszukiwali. Nie. Tak jak ty. Raz, jeszcze 9. Dobra, macie tysiaka. Na następnych zawodach biorę profesjonalnego sędziego i ja mu będę płacił i wszystko będzie dla mnie. Ja zobaczę na następnych zawodach. Dobra, bajo!